Dobra pamięć. Pod jednym z filmów na kanale Dobra Pamięć padł komentarz. Jak nauczyć się definicji z fizyki? Konkretnym pojęciem w tym przypadku jest definicja szybkości. Szybkość to czynnik decydujący o ostatecznej sile uderzenia. To zdolność wykonania ruchu jak najszybciej. Zależy od czynników zewnętrznych, wrodzonych predyspozycji, stanu wytrenowania, stanu psychicznego. Powiem Ci coś ciekawego. Definicję zapamiętujemy słabo, bo staramy się na siłę wkuć surowy tekst na blachę. Bez przyjemności i bez efektów. Możesz to jednak zmienić w dość łatwy sposób. Wystarczy, że użyjesz wyobraźni i zamienisz ten mało atrakcyjny tekst na barwne skojarzenia. Twój mózg to kocha. Spójrz na tę definicję raz jeszcze. By zamienić tekst na obrazy, powinieneś znaleźć tak zwane klucze, czyli najważniejsze słowa i sformułowania z danej definicji. W tym przypadku będą to szybkość, o ostatecznej sile uderzenia, wykonania ruchu jak najszybciej, zewnętrznych, wrodzonych predyspozycji, wytrenowania, psychicznego. Nie ma sensu budować obrazu do definicji w skali 1 do 1. Twój mózg jest świetny w przypominaniu sobie całości na podstawie kilku słów. Czas na pierwsze słowo kluczowe. Szybkość. Możemy skojarzyć ją z szybkim biegaczem, na przykład Usainem Boltem, który biegnie po swój kolejny olimpijski medal. Postaraj się wyobrazić sobie ten obraz tak, by skonwertować tekst na wyobrażenie. Ostateczna siła uderzenia. Uderzenie możesz skojarzyć z bokserem Mike'em Tysonem. Wyobraź sobie, że zadaje swoje ostateczne uderzenie, w które wkłada całą zgromadzoną siłę. Usłysz krzyk Mike'a oraz huk zadawanego ciosu. Poczuj lekkie przerażenie ogromem siły boksera. W ten sposób tekst kodujesz do postaci obrazu. Kolejny klucz to jak najszybsze wykonywanie ruchu. Z tym hasłem skojarz kogoś, kto szybko i zwinnie tańczy. Dajmy na to John Travolta. Wyobraź sobie, że tańczy na czas w jakimś telewizyjnym konkursie. Słyszysz aplauz publiki, czujesz pot na jego skroniach, zamieniasz definicję na wyobrażenie. Zewnętrzne, ponieważ jednym z czynników wpływających na szybkość jest czynnik zewnętrzny. Co jest przykładem czynników zewnętrznych? Pogoda. Skojarz zatem to hasło z pogodynką albo prezenterem telewizyjnym, który zapowiada pogodę. Może to być Jarosław Kret, a może Maja Popielarska. Niech ten obraz zastąpi Ci tekst. Wrodzone predyspozycje to kolejny aspekt mający wpływ na szybkość. Czy znasz sławnego piłkarza, o którym mówi się, że ma wrodzony talent? Dokładnie. Leo Messi będzie w tym przypadku świetnym obrazem. Wyobraź sobie Argentyńczyka dynamicznie dryblującego piłką między obrońcami. Takie skojarzenie błyskawicznie przypomni Ci o tekście, którego się uczysz. Wytrenowanie ponownie możemy powiązać ze sławnym sportowcem, który ciężko trenuje, by być najlepszym. Może dla odmiany zapamiętaj to hasło poprzez ciężko trenującego golfistę, Tigera Woodsa. Wyobraź sobie, że Tiger ćwiczy uderzenie za uderzeniem, by być jeszcze lepszym sportowcem. Słyszysz dźwięk odbijanej piłeczki i radość Tigera po wbiciu. To zestawienie zmysłów skutecznie zakotwiczy tekst w Twojej głowie. Ostatni klucz, czyli słowo psychiczne, możemy zakodować w obrazie psychiatry, który właśnie przepisuje leki swojemu pacjentowi. Postaraj się usłyszeć dźwięk tarcia między kartką a długopisem i rozmowy doktora z pacjentem. Niech ten obraz wydobędzie z Ciebie hasło, które chcesz zapamiętać. Dobrze, zbudowałeś już dość niezły zestaw obrazów. Jak teraz uporządkować je w głowie tak, byś w ułamku sekund przypomniał sobie swoją definicję? W sumie zapamiętałeś 7 obrazów.
Zademonstruję Ci teraz metodę przechowywania ich w Twojej pamięci w kolejności chronologicznej. Wyobraź sobie swoje mieszkanie, a konkretniej 7 charakterystycznych miejsc w Twoim mieszkaniu zaraz po wejściu do niego. Mogą to być meble, wanna, kanapa. Grunt, by były po kolei i żebyś dobrze pamiętał lokacje. Te miejsca nazywamy stacjami. Gdy już wymyśliłeś swoje stacje, przy każdej z nich umieść wcześniej stworzony obraz do formułki definicji. Ułóż z nim interakcję. Na przykład, do drzwi wejściowych mieszkania dobija się szybki biegacz Usain Bolt, który przypomina nam o szybkości. Stacja druga, a tam półka, którą bardzo mocno, wręcz ostatecznie obija Mike Tyson. Ten obraz mówi nam o tym, że szybkość decyduje o ostatecznej sile uderzenia. Przy stacji trzeciej znajduje się umywalka, wokół której John Travolta wykonuje niezwykle szybki taniec. John przypomina nam, że nasza definicja ma związek z jak najszybszym wykonywaniem ruchów. Ułóż swoją własną listę stacji i połącz ją z wcześniej wymyślonymi obrazami. Uwaga! Pamiętaj, by wszystko notować. Na starcie możesz się łatwo pogubić, więc warto zapisywać obrazy i stacje w zeszycie lub na komputerze. Metoda, której właśnie używasz, to pałac pamięci. Mózg uwielbia, gdy budujesz skojarzenia w dobrze znanych lokacjach, takich jak mieszkanie, szkoła czy miejsce pracy. Obrazy są jego ulubionym językiem. Spójrz jeszcze raz na pierwszą wersję definicji w surowej i niezmienionej wersji. Przeczytaj ją kilka razy na głos. Gdy czytasz, staraj się wyobrażać skojarzenia, w które ubrałeś słowa kluczowe tej definicji. Następnie usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i postaraj się przypomnieć sobie całą ścieżkę, jaką zbudowałeś w mieszkaniu, od momentu wejścia do 7 stacji. Co było przy drzwiach? Co było przy stacji drugiej? I tak dalej. Gdy skończysz, zrób sobie krótką, 5-minutową przerwę i spróbuj zająć mózg czymś innym. Po przerwie zadaj sobie pytanie, co to jest szybkość? Zupełnie tak, jakbyś sam robił sobie egzamin. Jeżeli jesteś w stanie przypomnieć sobie wszystkie informacje z definicji, dobra robota. Jeśli nie byłeś czegoś pewny i coś wyleciało Ci z głowy, spokojnie. Potrzebujesz wprawy i treningu. Możesz także poeksperymentować z innymi skojarzeniami, które są Ci bliższe. Czy taka metodyka sprawdzi się przy długich, wielolinijkowych definicjach? Oczywiście, potrzebujesz tylko tygodni praktyki i większej ilości przestrzeni w Twoich płacach pamięci. Powodzenia! Chcesz poznać techniki, które pokażą Ci, jak dobra jest Twoja pamięć? Subskrybuj kanał, by być na bieżąco. Nie zapomnij zostawić łapki pod filmem. Nie wahaj się, by zostawić komentarz, bo to ważna część naszej komunikacji. Dobra pamięć.